Julia, dzień dobry znowu. Ostatnio widzieliśmy się w przemiłych okolicznościach, dzisiaj również przemiłe, ale inne, bo promujemy Twoja twarz brzmi znajomo. Ja się zastanawiałam, jak zobaczyłem Twoje nazwisko na liście uczestników, czy długo trzeba było Cię namawiać? Nie wiem, no ile mogę sobie pozwolić na szczerość. Nie, no bardzo dużo, bo ja wiem, że to nie była pierwsza propozycja skierowana w Twoją stronę. Nie, nie była. Jakoś tak się na mnie składało od bardzo wielu lat z programem. Gdzieś tam myślałam sobie, że to na pewno byłoby fajne wyzwanie zawodowe i taka możliwość pokazania siebie z innej strony, ale zazwyczaj nie starczało mi na to czasu, a ponieważ cała masa moich znajomych, przyjaciół z branży brała udział w programie, to wiedziałam, jak bardzo czasowo jest wymagający to projekt, a teraz tak się złożyło, że akurat mogę sobie na to pozwolić. Ale jest jedna rzecz, która wyróżnia Cię na tle uczestników, przynajmniej w większości, jeżeli dobrze teraz pamiętam listę. Ty śpiewasz zawodowo. I czy... Nie. No jak nie? Tutaj na Spotify są kawałki, proszę Państwa, można zaglądać, gdyby ktoś miał ochotę. Tak, i bardzo zapraszam do odsłuchiwania moich singli. Czyli po prostu na start jesteś już kroczek do przodu. No, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony to śpiewanie nigdy nie było taką moją główną dziedziną działalności. Uczę się śpiewać i faktycznie zdarzyło mi się grać w musicalu albo w spektaklu muzycznym, tylko że wtedy mamy do dyspozycji 2 albo 3 miesiące pracy, a jeżeli chodzi o, nie wiem, moją płytę, no to mam tyle czasu, ile tylko chcę tak naprawdę, więc nie ciśnieniowałam się ze śpiewaniem nigdy. A teraz co tydzień muszę przygotować nowy numer, śpiewany najczęściej nie moim głosem, bo niewielu artystów do dyspozycji się dostajemy takich, że tak powiem, po warunkach. Siebie trudno raczej wylosować. Raczej to się nie wydarzy, nie sądzę, ale to by było śmieszne. Także jest to wymagające. Gdybym jeszcze kilka miesięcy temu z Tobą tutaj stanął na jakimś wydarzeniu, to myślę, że mogłoby być Ci trudno odpowiadać na pewnego rodzaju pytania, bo jednak wszystkie nagłówki skupiały się na Twoim życiu prywatnym, na miłości. Czy Ty wyciągnęłaś jakieś lekcje, jakieś wnioski ze swoich doświadczeń i na przykład, gdy jesteś w kolejnym związku, wiesz, że stawiasz granice w zupełnie innym miejscu? Że nie chcesz na przykład opowiadać o pewnych rzeczach? Tak, nie chcę odpowiadać na żadne pytania dotyczące mojego życia prywatnego ze względu na to, że bardzo często potem coś jest przeinaczane, ktoś potem chwyta się jakiegoś jednego słowa albo jednego zwrotu, potem jest to przedrukowywane gdzieś indziej w zupełnie innym kontekście, dlatego postanowiłam już tego błędu nigdy nie popełnić. Czy to jest tak, że gdy jest się osobą znaną i wchodzi się w jakąś relację, to po prostu odbywa się rozmowy także na ten temat? Czy to wynika naturalnie, że taka decyzja powstaje? Bo wiesz, czasem jest tak, że ktoś mówi, nie, nigdy nikogo nie zabiorę na ściankę, albo nie, nie będę rozmawiał. A potem nadarzają się jakieś sprzyjające okoliczności, jednak jest zupełnie inaczej. Jak jest w swoim przypadku? Życie jest tak skomplikowane, że to nigdy nie wiadomo, w którą stronę co się potoczy i czy będzie się chciało z kimś pójść oficjalnie na ściankę, czy może właśnie zupełnie nie. Dużo też zależy od zdania tej drugiej osoby, bo to przecież jest prywatność. Szczególnie jeżeli ktoś jest osobą kompletnie nie z branży. To może być na przykład bardzo stresujące albo wręcz przeciwnie, ekscytujące i ktoś może tego chcieć. Bardzo nie zamykasz tych drzwi, o których właśnie rozmawiamy? Już staram się... Nigdy nie mówić nigdy, tak po prostu, bo życie potrafi zaskakiwać.